Siemanko, pokażę dzisiaj obejście patcha na tego glitcha respienia out z DM-u. Jednak tutaj to jest, ci którzy go robili wiedzą o co chodzi. Ja tutaj już pominę całą tą część filmiku, jak kopiować save'a na pendrive'a, jak go tam obrobić w edytorze, jak go przerobić wizardem, jak go tam skopiować z powrotem na konsolę. Ci, którzy robili, wiedzą o co chodzi. Ja tu pokazuję już od uruchomienia gry. Także macie wszystko ogarnięte. Odpalacie sobie GTA, wczytujecie takiego save'a. No i lecimy z tym glitchem. Tak jak mówię, uruchamiamy grę. Zrespina z Franklinem, Trevorem. Zmieniamy postać na Franklina. Tu obejściem jest wyłączenie pada. Niektórzy się właśnie bawią w wyłączanie jeszcze internetu, połączenie internetu, dołączenie do kogoś na Titanicznej, potwierdzenie jakiegoś kurde litanii od Rockstara. To wszystko wystarczy pominąć. Nie trzeba się w to bać. Tu krokiem jest tylko wyłączenie pada. Dobra, jesteśmy tym naszym Franklinem. Klikamy ten kod na gwiazdkę pościgu. Zadzwoni do nas Lester, połączenie. Zwyczajnie odrzucamy, no rozłączamy się. Znowu wpisujemy ten kod na pościg, żeby mieć tą jedną gwiazdkę, a nie dwie. Jedna muszą was aresztować, a nie do was strzelać. Wciskamy guzik pauzy, jak Franklin będzie miał łapy na maksa podniesione do góry. Puszczamy guzik pauzy. Options. Teraz dajemy na online. Zagraj w GTA Online. Przejdź. Komunikat potwierdzamy i od razu zawieszamy aplikację. Czy YouTube, czy Spotify, czy przytnij jakiś film w galerii. Wasza sprawa, jak to zrobicie. Wracamy do gry. Dostajemy komunikat o usługach Rockstar. Teraz dołączamy do kogoś, kto jest na sesji dla zaproszonych w lobby Titanicznej Roboty. A na WAG jest cały czas tam na PS4, chyba wszyscy go używają. Klikamy dołącz do gry i czekamy sobie 6, 8, 10 sekund, w zależności to już kto jaki ma internet. Ja czekam około 8 sekund, potwierdzam ten komunikat, potwierdzam następny i na komunikacie, że sesja jest prywatna, czekam 3-4 sekundy, też go potwierdzam. Mam ten taki mignięcie czarnego ekranu, dołączam do niego jeszcze raz. Wyskoczy na dole dołączanie do GTA Online, czekam też sobie ze 6 sekund i zwyczajnie wyłączamy pada. Wyłączamy pada, włączamy go z powrotem, powinniśmy mieć komunikat, że chcemy dołączyć do sesji. Nie ma. To wyłączam pada jeszcze raz, włączam go z powrotem i dostaję ten komunikat, który się po patchu nie pokazywał. A wyłączenie pada go wymusza. Go już nie potwierdzamy ani nie anulujemy, on zniknie nam sam. I to jest całe obejście. Mówię, niektórzy się jeszcze bawią w międzyczasie, wyłączają ten internet, włączają, dołączają, potwierdzają coś o rockstarowskich jakichś badziewiach, jakaś czytanka długa. Ten krok wystarczy zupełnie pominąć. Wystarczy, mówię, wyłączyć pana, włączyć jeszcze raz. Jak nie ma komunikatu, wyłączcie, włączcie jeszcze raz. Załaduje nas do fabuły, wyskoczy ten komunikat, wtedy go anulujecie. Może się zdarzyć, bo ja tu akurat miałem ten czarny taki błysk ekranu, może się zdarzyć, że będziecie mieli cały czas czarny ekran. To nic, też zadziała. Będzie dołączanie do GTA, dołączcie tam do tego Anawaka, wyłączcie pana, włączcie, też będzie to działać, bo też taki miałem przypadek, że robił mi się cały czas czarny ekran, a nie, że tam widziałem chmury i miasto z widoku z nieba. Też zadziała wam, jakbyście mieli cały czas czarny ekran. Bynajmniej mi zadziałało kilka razy. Tu zrespiło mnie w tym klubie ze striptizem, muszę wyjść na zewnątrz, no i zwyczajnie tak jak było. Uruchamiamy tryb reżyserski, z przyczepy castingowej tam przechodzimy do tego reżyserskiego. Respimy auto i tu pokażę
żebyście nie tracili czasu dla tych, którzy nie wiedzą, czy glitch wam się udał, czy nie. Zrespicie auto, zamykacie menu interakcji, wyciągacie telefon do góry i jak zobaczycie, że są tam takie dwie ikonki, ta od aparatu, ten Snapchat i ta z takim dzióbkiem od akcji. Jeżeli jest na środku telefonu, glitch wyszedł. Jeżeli byłaby na dole, obok tego Snapchatu, glitch nie wyszedł. Lub, o właśnie, tak jak jest, wyszedł. Gdyby było na dole, obok aparatu, ta ikonka pomarańczowa nie wyszła. Lub możecie kliknąć pauzę i zobaczycie, tam w tle jadą samochody, moja postać się rusza, by tu były osoby, łażą, ruszają się, glitch wyszedł. Wtedy wystarczy tylko poczekać, aż pojawi się hajs. Zapraszacie znajomego lub znajomy, jak jest z wami w ekipie, co najlepiej trzeba robić to przez ekipę. No i MTU, zapomniałem powiedzieć na początku, to jest bez netkata. Ustawcie sobie MTU 640. Hajs się pojawił, zapraszamy znajomego. Jak zaprosimy znajomego, zamykamy te menu pauzy, otwieramy interakcję, klikamy wróć do przyczepy castingowej i na tym komunikacie zostajemy, aż wasz znajomy dołączy do was do gry. Jak znajomy do was dołączy, powie wam, o co chodzi, że już jest na sesji, widzi auto. Możecie, jak gdyby znajomy dołączył, nie widział auto, niech się zabije, wtedy powinien je widzieć. Zapomniałem na początku powiedzieć, ustawiacie sobie tam połączenie z internetem, niełatwe, tylko niestandardowe, tam MTU ustawiacie sobie 640. Jak zrobicie całego glitcha, znajomy widzi auto, wyłączacie grę, internet sprawdza, łączycie się z internetem już na normalnym MTU, wbijacie do ziomka na sesję i możecie auto kopiować. Ja tu jeszcze pokażę właśnie. Zaprosiłem kolesia, nie widział auta. Napisałem, żeby się zabił. Zabił się, widział auto. Jak już wy ogarniecie internet, reset gry, zwyczajnie mówię, dołączacie do ziomka. Widzicie ten samochód. Tu dolatuje, jest ten champion, czy jak on tam ma. Jest ta akcja z wczorajszego filmiku o kopiowaniu aut od znajomych w penthouse, że wystarczy wezwać mobilki, glitchować się, auto skopiować. Pozdrawiam, elo.